Proszę bardzo, panie Osk, gramy. Nie ma coś takiego jak Deep Steel Gru, bo Deep Gru nie zagrał żadnej partii. Spróbujemy obronę Grünfeldera. To taki żart, ponieważ starszy pan, który prowadził moją sekcję Marymontu, nazywał się Grünfelder. Przychodził w poniedziałki, środy, piątki o 17:50. Brał klucze z sali na dole budynku Domu Kultury na Pruchnika, w którym mieści się Teatr Komedia, i żeśmy tam grywali. I zawsze ja z nim grałem. Pierwsze partie. To nie jest dobry pomysł. Został słaby pion. Wymiana hetmanów nie jest dobra. Chyba na C7 ustawię hetmana, nie na A5, chociaż nie wiem właśnie, gdzie hetmana ustawić. No niech będzie na C7. Hop. Bije. 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 Chcę pionka C3 wygrać. Gońca trzepnąć nie chcę. Zablokuję. Po wymianie lekkich figur powinienem to wygrać. Tańcząc na polach C4, A4. To powinienem wygrać. Chcę zabrać pionka C3. Witam pana Grzegorza Tomczyka. No jest już 7 wyzwań. Gramy do oporu. Transmisja dopiero przekroczyła 2 godziny. Nie ma ruchu, wieża C1, mogę dać szacha. Naprzód. Teraz mam problem. Czy bić hetmanem, czy pionem?
bić hetmanem czy pionem, czy zagrać wręcz B3. Róg B3 mam w zanadrzu. Odpowiem na pytania po partii krótko i będę dalej grał. Nie wiem, czy chcę zagrać B3 i wziąć piona A4. Ona tu gdzieś chce wpaść. Wydaje mi się, że mogę zagrać tu. No, kto pierwszy, to wygrałem już. To tu moment, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A może nie? Nie chcę, nie chciało mi się liczyć pionkówki, to jest lenistwo. Ale tę pionkówkę mogę grać. Tę pionkówkę mogę grać. Tam mi się nie chciało liczyć. To jest przykład praktycznego podejścia. Przeszedłem do końcówki, którą uważałem za wygraną. Hetman dochodzi. Na król E2, król G2. Albo wezmę pionka. Dziękuję bardzo panu Oskowi. Goniec E3 można grać. Trzeba zagrać szybko hetman D2, wieża C1. Tu są problemy. Bicie gońcem, no... Można bić pionem i potem po skoczek C6 ewentualnie zagrać D5. To stwarza słabości, na którą grałem i wykorzystałem, udało mi się wykorzystać. Dobra, odpowiadam na pytania.